Witam wszystkich serdecznie. W jednym z filmów o naprawie zaślacza awaryjnego pojawił się tester elementów. Pojawiły się też pytania, czy taki tester ma sens w serwisie, czy nadaje się do testowania elementów, no i jakie są błędy pomiarowe. Mam dwa takie testery, z kolorowym i monochromatycznym wyświetlaczem. Pokażę, co mierzą, jak mierzą, niektóre pomiary porównam z multimetrem, pokażę także, jaki wpływ na wynik ma kalibracja. Zapraszam do oglądania. Na początek chyba najprostszy test, rezystor. Zobaczcie porównanie przykładowych rezystorów. Celowo wybrałem o małych, średnich i dużych wartościach. 4,7 kOhma, tu różnice są niewielkie. 4,7 kOhma, tutaj testery także poradziły sobie całkiem dobrze. Jeden megaohm, też wyniki są porównywalne. Na koniec będzie jeszcze jeden rezystor o znacznie mniejszej rezystancji. Pokażę, jak poradzą sobie testery oraz jaki będzie efekt kalibracji. Według instrukcji można sprawdzać rezystory od 0,01 ohma do 50 megaohmów. Następnie kondensatory. Podobnie jak w przypadku rezystorów, tutaj także różnice nie są duże. Przed pomiarem kondensatorów należy je rozładować, zwierając nóżki. Według instrukcji można sprawdzać kondensatory od 25 pikofaradów do 100 milifaradów, czyli 100 000 mikrofaradów. Natomiast ESR dla pojemności powyżej 2 mikrofaradów. Następny test, cewka. Na początek próba wykorzystania złącza na testerze. Niestety, wykrywa moją cewkę jako rezystor o zerowej rezystancji. Drugi tester takiego złącza nie ma. Dolutowuję nóżki i sprawdzam na zamykanym złączu. Ten sam efekt. Cewka nie została prawidłowo wykryta. Dla pewności sprawdziłem jeszcze na kilku cewkach z płyt laptopowych. Ten sam efekt. Niestety, nie mam cewek o większej indukcyjności, więc nie przetestuję dokładnie tej funkcji. Jeśli jakaś wpadnie mi w ręce, dodaj informację w opisie lub w komentarzach. Te podstawowe elementy łatwo sprawdzić multimetrami. I moim zdaniem multimetry są po prostu wygodniejsze. I pewnie także dokładniejsze, a przynajmniej wiadomo, z jakim błędem należy się liczyć. Przejdźmy więc do testów, w których te urządzenia będą mogły sprawdzić się lepiej niż multimetry, czyli elementy półprzewodnikowe. Dioda świecąca. Tutaj testery są porównywalne z multimetrem, zarówno pod względem wyników, jak i wygody pomiarów. Przy czym nie ma znaczenia sposób podłączenia do testera, a w przypadku multimetru ma już to znaczenie. Podobnie wygląda kwestia diod prostowniczych. W przypadku diod, z tego co widziałem na innych filmach, lepiej nie korzystać z pinów oznaczonych KAA. Możliwe jest uszkodzenie testera. Według instrukcji, złącze to, może testować diody świecące i zenera do 30 V. Jednak ja tego nie testowałem. Złącze ogólne może natomiast testować diody zenera do 4,5 V. Tranzystory to chyba najważniejsza funkcja tego testera. Szybko można sprawdzić rodzaj, sprawność oraz wyprowadzenia tranzystorów bipolarnych NPN i PNP oraz MOSFETu z kanałem P i N. Tester także prawidłowo wykrywa wewnętrzne diody. Jeśli potrzebujecie szybko i sprawnie sprawdzić sprawność czy sortować parametrami, te testery mogą Wam bardzo ułatwić pracę. Jakie są różnice pomiędzy tymi testerami? Zasilanie. To już kwestia co kto lubi. Baterię można wymienić szybciej niż naładować tester. Ale trzeba mieć baterię. Droga do sklepu może zająć więcej czasu niż naładowanie testera. Do tego koszt baterii. Tańszy model sprzedawany jest bez obudowy. Ja wydrukowałem sobie na drukarce 3D, ale można też dokupić. Istotną zaletą może być złącze do testowania elementów SMD w tańszej wersji. Przy odrobinie wprawy wystarczy przytrzymać element. Moim zdaniem wygodniejsze niż podłączanie przewodami. Tańsza wersja ma też większy wyświetlacz i moim zdaniem czytelniejszy, pomimo braku kolorów. A pasek z napisem M Tester tylko niepotrzebnie zajmuje ekran. Dla porównania czas pomiaru tranzystorów i rezystorów. Praktycznie ten sam czas. Tu właściwie nie ma różnic. Przy okazji rezystorów widać znaczne różnice w wynikach. Prawidłowa wartość to 220 mOhmów, a testery pokazują od 260 do 430 mOhmów. To już bardzo duża różnica. Zamiana miejscami rezystorów nie wpływa na wyniki. Co więc zrobić, aby poprawić dokładność? Można wykonać kalibrację zwaną self-testem. Zbieramy razem piny 1, 2 i 3 i naciskamy przycisk. Po pojawieniu się komunikatu na ekranie wyciągamy z worem i test przebiega dalej. W tańszej wersji po komunikacie na ekranie należy jeszcze podłączyć kondensator o pojemności większej niż 100 nanofaradów do pinów 1 i 3, aby dokończyć kalibrację.
Zobaczcie, jak zmieniły się wyniki pomiarów tych samych rezystorów. Różnice są już znacznie mniejsze. Tester z kolorowym wyświetlaczem ma też możliwość odczytywania kodów z pilota na podczerwień. To także może się przydać. Pora na krótkie podsumowanie. Pomiar rezystancji czy pojemności jest prawidłowy i jeśli nie potrzebujecie dużej dokładności, będzie wystarczający do wielu zastosowań. Natomiast multimetr może być w tym przypadku wygodniejszy. Pamiętajcie o rozładowywaniu kondensatorów przed podłączeniem. W przypadku elementów półprzewodnikowych oba testery prawidłowo wykrywają elementy. Jeśli chcecie tylko poznać rozkład wyprowadzeń i typ elementów, łatwo i szybko to sprawdzicie. Podobnie jak posortowanie elementów o podobnych parametrach. Do tego też te testery świetnie się nadają. Podobnie jak do sprawdzania sprawności tranzystorów. Jeśli film Wam się podobał lub był przydatny, proszę łapkę w górę. Zapraszam także do komentowania i subskrybowania kanału. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.